7 oświadczenie komunikaty. Pan Poręcki, Edward. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja chciałem powiedzieć taką rzecz, ponieważ w gazetce dzielnicowej ukazały się życzenia noworoczne i bardzo ładnie się ukazały. Z tym, że ja rozmawiałem z panem przewodniczącym Józefem Szurą i prosiłem, żeby życzenia pisane od nas, to znaczy konkretnie mówiąc ode mnie, były podpisane Edward Poręcki, przewodniczący gminy klubu Prawa i Sprawiedliwości dzielnicy 18. Co się stało i później powiedziałem, jeżeli by tak się mi dało napisać, czy Państwo nie będziecie chcieli, to proszę nie pisać niczym ode mnie. Natomiast życzenia się ukazały i chciałem to, żeby było zapisane do protokołu, żeby Pani Dyrektor była uprzejma zapisać do protokołu, że oświadczenia, które się to podkreślam, jak miały być zapisane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby oświadczenia? Pani Ciężar, Pan Przewodniczący. Ja też krótko o gazetce, bo tam się ukazują właśnie też i widzę artykuły Rady Miasta Krakowa. I to, że nie powinno być tam, że te artykuły powinny się ukazywać w gazetce kraków.pl, a dotyczące Rady Dzielnicy w gazetce dzielnicowej, bo to już jest po raz kolejny takie, to jest nadużycie i to jest dokonywane. I mamy tu przecież, tutaj z panem Rynaczem i tutaj tak samo. I dlatego Edward nie chciał, żeby było jego życzenia w imieniu jako radnego miasta Krakowa, bo ku temu jest gazetka kraków.pl, a nie gazetka dzielnicy. Tutaj tak samo mamy też jakiś tutaj artykuł, tam ja miałem zawartego i to. To też dziwnie pisać PiS, skoro są inne praktyki partyjne, w których można się... Bardzo proszę, ale bardzo proszę, są oświadczenia i komunikaty. Pan Przewodniczący Szuma. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Szuma. Rzeczywiście była rozmowa z panem radnym Poręckim w piątek. Była rozmowa na ten temat, że my polityką się nie zajmujemy. Taka rozmowa była między mną a panem Edwardem, że bardzo prosimy, żeby te życzenia jednak były bez jak gdyby pierwiastka politycznego, na co pan Poręcki no, wyraził zgodę w piątek. Natomiast w niedzielę już rzeczywiście dostałem telefon, w niedzielę po południu, że niestety, ale cofa swoje zdanie, że nie. Ja powiedziałem, że już jest wszystko do druku dane, nie jestem w stanie nic. Gazetka, przepraszam, dopiero się ukazała po takiej wyborze. Tak, bardzo. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Pani Marta Mitka. Ja chciałam zgłosić taką rzecz. Otóż patrzę na tą gazetkę w kolorze granatowym. Są tu takimi małymi, drobnym drukiem napisane życzenia, że jeżeli już należałoby pisać te życzenia w imieniu wszystkich komisji, to przynajmniej, żeby to było widoczne, bo na to trzeba lupę brać. No niestety, no to są takie, żeby nikt nikomu nic nie miał do zarzucenia, to naoczepne jest nam. Tak nie mam prawnego, bo my nigdy nie jesteśmy. Ale pracujemy tutaj, pracujemy tu wspólnie, słuchajcie, no nie może być tak, że przynajmniej raz w roku ja słyszę, że są strony dla jednej. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie chodzi o jakieś promowanie partii, tylko chodzi o to, że jak są w Radzie Miasta Krakowa kluby, jakiś klub Platformy Obywatelskiej, klub PiSu i Przyjazny Kraków, tak tutaj w dzielnicy od trzech kadencji jest klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Dzielnicy. I to było życzenia w imieniu klubu, nie w imieniu partii, w imieniu komitetu, tylko w imieniu klubu, czyli takiego organu, który jest w dzielnicy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w oświadczeniach i komunikatach ja powiem tylko tak. Nie zauważyłem, aby w gazetce były informacje dotyczące artykułu dotyczącego pana radnego Urynowicza. Jest tam tylko i wyłącznie wypowiedź dotycząca szkoły i inwestycji, która została wykonana, która zajmuje kawałeczek w tej gazetce. Jakby pani radna zechciała przeanalizować, powiedziała, że nawet tego pani radna nie analizowała, więc jakby pani zechciała przeczytać, to by pani wiedziała, że nie jest to w żadnym wypadku artykuł. W gazetce są informacje na temat wydarzeń, które się odbywają na terenie naszej
dzielnicy, tak jak każdorazowo w każdej gazetce, która się ukazuje, która jest gazetką dzielnicową, takie rzeczy są. Odpowiadając pani radnej Milce, no niestety rzeczywiście życzenia nie zostały wyeksponowane w odpowiedni sposób. Ja też nad tym ubolewam, ale z uwagi na to, że daliśmy to do druku bardzo szybko, niestety nie udało się tutaj tego poprawić, żeby było to napisane większym drukiem, bardziej czytelnie. To dopiero zauważyliśmy, jak to zostało wydrukowane. Troszeczkę inaczej to wygląda na wersji elektronicznej, jak się to przegląda, trochę inaczej na wersji tej, która jest wydrukowana. Ja chciałam jeszcze dołożyć. Pani radna Frankiewicz, bardzo proszę. Ja chciałam powiedzieć, że zażenowanie moje, znaczy to już właściwie przestaje być zażenowaniem, bo to jest takie pogodzenie się z sytuacją, z tym status quo, które jest od kilku lat w dzielnicy. Mianowicie Państwa kampania wyborcza prawidłowo rozpoczęta w dniu rozpoczęcia nowej kadencji jest prawidłowa i dobrze robicie. Tylko jest niesmaczna i nieetyczna. To Państwa lansowanie się radnego, w szczególności radnego Kowalika, radnego Wody, no oczywiście Pana Przewodniczącego na czele, radnego Szuby, mogę Państwa wszystkie nazwiska wymienić, radnej Mitki, radnej Bąk, radnej Jaszczęskiej, radnej Zboroch, radnego Dańca, oczywiście ja nie umieszczam Państwa zasług, natomiast wychodzi tak, że cała reszta, Państwo, tylko pracujecie, cała reszta nie robi nic. Jest to niesmaczne, podkreślam i powtarzam, nieetyczne. Gazeta jest wydawana za pieniądze publiczne. My jesteśmy radnymi wybranymi w wyborach demokratycznych. Mamy prawo dostępu do gazetki w takiej samej mierze jak Państwo, a Państwa obowiązkiem jest udostępniać nam strony tych gazetek. Jak, wracając do Pana radnego Urynowicza, nie jest prawdą, Panie Przewodniczący, że radny Urynowicz pokazuje się wyłącznie w formie jakiegoś tam komunikatu. Przytoczę krótki wprawdzie, ale a może nawet długi, dotyczący Smoczego Skweru, artykuł na naszej stronie w Głosie Nowej Huty. Więc jeżeli byśmy chcieli zebrać, pogrzebać po artykułach i po prasie dzielnicowej, to znalazłoby się troszkę. Ja Państwu proponowałabym, zajrzyjcie w siebie, popatrzcie sobie na swoje osiągnięcia, popatrzcie również na nas i starajcie się czasem być po prostu sprawiedliwi, tak normalnie, po ludzku. Może coś z tego wyjdzie. Dziękuję bardzo. No, powiem tak, że no, ubolewam, że pan radny Urynowicz jest skuteczny, a na przykład siedząc do pan Poręcki nie może się pochwalić takimi rzeczami. To ja chętnie bym powiedział, że pan radny Poręcki na przykład zrealizował Smoczy Skwer lub też jakąś inną inwestycję. I jakąś inną inwestycję, no to byłoby fantastyczne, ale ja nie słyszałem o takich rzeczach. Bardzo mi przykro, a powiem, gazetka jest gazetką Rady Dzielnicy i pokazuje działania radnych dzielnicy 18, tych, którzy są aktywni, którzy wnoszą coś do działań dotyczących tej dzielnicy, działają dla mieszkańców. Rozliczę pana społeczność Nowej Huty. Oczywiście, w najbliższych wyborach każdego z nas, kto zdecyduje się w nich wystartować, mieszkańcy Nowej Huty rozliczą, czyli dadzą albo zieloną, albo czerwoną kartkę. Nie wiem, czy będę startował w wyborach. Powiem pani, bo pani jest pierwszą kadencję, że startowałem w wyborach już wcześniej i mieszkańcy głosowali na mnie. Czy będzie tak teraz? Nie mam pojęcia i nie chcę się do tego dzisiaj odnosić, bo zawsze składam to w ręce demokracji i wyborów, które się odbędą i pewnie tak każdy z nas, jak tu siedzi, robi tak samo, że oddajemy nas, jeżeli startujemy w wyborach, w ręce wyborców. I w żadnym wypadku nie ma tutaj żadnego tekstu dotyczącego kampanii wyborczej. Jakbyście Państwo przeglądali tę gazetkę, to zobaczyli, że informujemy o rzeczach, które się odbyły na terenie dzielnicy 18. Na terenie dzielnicy 18. Również dziwię się troszeczkę w sprawie życzeń, ponieważ są życzenia od radnych. Jak to pani radna Ciężak zauważyła, staraliśmy się ująć wszystkich radnych, którzy są reprezentowani na terenie naszego okręgu wyborczego z radnych miejskich, bo były poproszone życzenia i pan Edward Poręcki, jak i również był poproszone życzenia pan Urynowicz i pan Pietrzyk. No i
i każdy z nich przedstawił swoje życzenia, jak również... No ale reprezentację, którą myśmy wybrali, to była taka reprezentacja i tych radnych poprosiliśmy o to, aby dali swoje życzenia dla mieszkańców. Tak, pani radna, my wybraliśmy, ktoś koordynuje tą gazetkę i ktoś decyduje o tym, jakie treści w tej gazetce się znajdują. Więc, proszę państwa, te osoby poproszone były o to, żeby życzenia złożyć. Również, jak państwo widzicie, życzenia złożyli ci, którzy współpracują z Radą Dzielnicy 18. Są to jednostki, dyrektorzy i oni wszyscy składali te życzenia w swoim i w imieniu swoich pracowników najczęściej odnośnie życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych dla mieszkańców Nowej Kuty. No i objętość gazetki jest taka, jaka jest. Bardzo. Rozumiem, że poświadczenie komunikatora, jeszcze pan radny Wiesław. Ponieważ na 28 stycznia jest wyznaczona kolejna sesja, a już powiadomienia były dotyczące komisji i rozumiem, że nie komisji też mamy za tydzień. Nie, gdzie można? Właśnie chciałam powiedzieć, że przestałem. Ja rozumiem, że państwo przewodniczący postulujecie, aby komisje były między 20 a 24. Czyli w poniedziałek 20 była komisja infrastruktury i planowania. Ja rozumiem, że uważamy to za powiadomienie członków komisji. Rozumiem, że we wtorek 21 była komisja zdrowia i mieszkalnictwa. 14. No to do zdrowia też będzie 14. 14 jest zdrowia, a 22 rozumiem, że będzie komisja praworządności. Praworządności ma być 20 którego? 22. Tak? 22 i komisja edukacji będzie 22. Kultury będzie 21. A komisja kultury będzie 21 czy też 13 radna? Tak. Komisja kultury. No 21. Dobrze, 21. Czyli państwo powiadomieni jesteście, przewodniczący już powiadomieni, żebyście państwo widzieli na to wygląda. Czyli nie 13, to na tanie jeszcze nie poniedziałek, 20. Dziękuję bardzo. To jest dzień babci. Proszę państwa, ustalenie terminu kolejnej sesji. Kolejna sesja odbędzie się 27 stycznia 2014 roku. Wszystkich zgodnie z listą obecności uważam za powiadomionych. Zamykam, proszę państwa, 41 sesję Rady Dzielnicy 18 Nowa Kuta. Dziękuję państwu bardzo za obecność.